Zorganizowałem straszny konkurs budowania w Minecraft. Do wygrania było aż 200 zł do ładowania na craftcube.pl. Ale poczekajcie, ponieważ osoba, która będzie ze mną konkurować, to będzie losowy gracz mojego serwera, który subskrybuje mój kanał. Więc zabrałem się za szukanie go. A, no jeśli wy chcecie ze mną nagrać film, to w tym momencie zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. No i wiadomo, wejdźcie na craftcube'a, to istnieje szansa, że właśnie was wybiorę. Dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, jestem już na serwerze. Tutaj jest cała nasza platforma i tutaj będzie naprawdę grubo, będziemy tutaj budować. Ale najpierw potrzebujemy znaleźć w ogóle jakiegoś konkurenta, więc napiszmy na czacie, kto umie budować i chce być na filmie. Discord GG ukośni craftcube, kanał mów odcinek. No, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. I po chwili wbiła już pierwsza osoba. Dobra, jest Feniks jakiś, ziomek. Jestem ciekawy tylko, czy ma dobry mikrofon, bo to jest mega, mega ważne bardzo. Halo, powiedz coś. Ten ziomek był całkiem spoko, jednak postanowiłem, że sprawdzę jeszcze innych ludzi, żeby dać każdemu szansę. I nagle spotkałem go i od razu wiedziałem, że będzie idealny. Halo, jesteś? Siema, siema, no jestem. No, opowiedz coś o sobie. Jak masz na imię? Rafał. Ile masz lat? 13. A umiesz budować Minecraft? Umiem. No i super, a chcesz wygrać 200 zł? Tak, chcę bardzo, błagam. No i dobra, no i mamy klienta, zarobiście. Wygrałeś, możesz nagrać ze mną film. A skoro już znalazłem swojego przeciwnika, czyli Rafała, to czas wytłumaczyć wam zasady. Będziemy musieli zbudować 4 budowle, a na każdą z nich będziemy mieli tylko 5 minut. Jednak to nie wszystko, ponieważ zamierzam oszukiwać w tym challenge'u. A wcześniej przygotowałem sobie gotowe schematy tych budowli, więc będę mógł je zwyczajnie wkleić. Zacznijmy ten challenge, bo będzie naprawdę bardzo grubo. Jutro wtorek, automat. Jutro będzie grubo. Czekaj, jeszcze raz, jaki masz nick? Anaziomal. 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 Co to jest za nick w ogóle? W ogóle, bo taka akcja, no bo grałem kiedyś już na anarchii. No. I no, jak to być. Podłoga, ty. No dobra, już wiem, już mam twój nick. Dobry, ale Jezu, Zędziek, uwielbiam cię, no przysięgam. Nie, to ja cię uwielbiam. Dobra, zaraz otrzymamy. Dobra, zasady są proste, słuchaj. Będziemy mieli 4 budowle do wybudowania. Będziesz miał na jedną budowlę 5 minut. Po zbudowaniu budowli po prostu oceniamy, kto lepiej zbudował. Jeżeli ty będziesz miał więcej wygranych, no to wygrywasz 200 zł. Jeśli przegrasz, no to w sumie nic, nie tracisz. To dostajesz bana na serwerze. O. Nie, błagam, to najlepszy serwer. No, dobra, także myślę, że możemy zaczynać. A jeszcze mogę się spytać, na jaki kanał będzie? No, na mój kanał, na kanał Zęciak. Dobra, ja pierdzielę, ale dziękuję ci, że mnie wziąłeś. No, reżdżaj luz, dobra. Słuchaj, pierwsza rzecz, którą będziemy musieli budować, uwaga, mroczne logo Craft. Stop, poczekajcie, bo mam bardzo ważną informację. Otworzyłem swój hosting serwerów Minecraft, czyli craftcube.gg, gdzie serwery są naprawdę bardzo tanie, a z kodem, który dostępny jest na Discordzie, otrzymacie minus 10% zniżki na wszystkie usługi. Już teraz wejdźcie na craftcube.gg i obczajcie to, bo naprawdę polecam i warto. Tak jest, napisałem tabliczkę. Na tabliczce 5 minut, czas start. Powodzenia. Dobra, moi drodzy, konkurencja zaczęła się w tym momencie. Mamy 5 minut na to, żeby wybudować mroczne logo craftcube'a. No, jestem ciekawy, jak mu pójdzie. A, dobra. Nie podglądaj mnie tylko, dobra? Dobra, ci. No, no dobra, będę cicho. Co za gość. Dobra, moi drodzy, problem jest taki, że ja zwyczajnie umiem budować craftcube logo, pokaż mi to. Tak, ja coś mam wybudować, no powodzenia, nie? Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze w mrocznym stylu, nie? Dobra, to jest pierwsza konkurencja i niestety właśnie na nią nie mam schematiku, więc tutaj zwyczajnie będziemy musieli sobie jakkolwiek poradzić. Nie będę miał czasu na to, żeby podglądać, co on tam robi, ja pierdzielę. Dobra, C, jest U, dobra, na początku zwykły napis po prostu zróbmy i tyle. Dobra, no załóżmy, że jest super budowla. Nie, no dramat, te moje logo to będzie kurde porażka, tak szczerze jestem ciekawy, jak mu idzie, nie? Dobra, widzowie, mamy napis craftcube, dobra. Ja oczywiście, on o tym nie wie, ale ja będę go również podglądał i patrzę, jak mu... Co to jest? Co? Dobra, tak szczerze, jeżeli ja nie umiem budować, to chyba już w ogóle. Ja pierdzielę, dobra, stary, logo craftcube'a, stary, on miał zrobić. On chyba robi, nie wiem w ogóle, co on robi. Dobra, tutaj dodamy sobie jakąś krew niby, że ten, że tutaj spływa krew, wiecie o co chodzi. Tu jakieś łańcuchy, ja mam w ogóle większy, lepszy tutaj zamysł na to chyba, co? Dobra, to zrobimy coś takiego, cyk. Nie no, chłopie, no mrocznie, mega mrocznie, no strasznie. Nie wiem, dodaję coś takiego, żeby to jakoś tak niby strasznie wyglądało. Nie wiem, czy to ma sens, ale okej, załóżmy. Dodam tu jeszcze jakieś, nie wiem, tu jakąś głowę dodam. Mówiłem, że nie umiem budować, mówiłem. Ale on chyba jeszcze bardziej nie potrafi. Nie no, stary, co to jest? Co to jest? Postanowiłem się odmutować i spytać, jak mu idzie. Ej, jak tam, wariacie? Dobrze ci idzie, czy jak ci idzie, powiedz mi? Bardzo źle. Jak bardzo źle? No, logo craftcube'a, mroczne. No, coś ile mi to zajmuje robienie? No dobra, najwyżej trochę przedłużymy czas, no ale powiedz mi, jak tam, bo ja już praktycznie skończyłem. No, jestem w połowie. Jesteś w połowie, no dobra, daję ci jeszcze czas, nie ma problemu. Daję ci trochę szansy. No dobra. Dobra, dziena. Dobry ziomek, widzowie. Nie wiem, co tu mogę jeszcze dać, stary, nie wiem, dodam jakieś ogniska. Tutaj bym zamienił na soul sand i hopie magma, no przecież oczywiście, że tak, logo craftcube'a, hopie. No dobra, trochę będę oszukiwał już teraz w sumie, bo będę sobie setował. On nie może tego robić w ogóle, więc. No ja mam trochę łatwiej, ale mówiłem od razu, że będę cheatował, tak. Set magma blok. No i chłopie, profesjonalnie.
normalnie, tak, profesjonalnie. Chłopie, i tu dodać jeszcze takie rzeczy, że wiesz? Nie, no jestem kurde budowniczym z wykształcenia. Dobra, ja już skończyłem, tak wygląda moja budowla. Porównajcie, to jest moje logo Krawski Uba w rocznym stylu. A to, dobra, nieważne, daj mi spokój. Przy okazji podglądałem swojego przeciwnika. Dobra, pokaż mi. Co to kurwa jest? Przecież to nawet nie jest logo. Co to jest? Bo miał być w mrocznym stylu, a nie mroźnym. Nie, no dramat, dramat, bratku, dramat, dramat. No nawet jakby mi Aszak szczerze normalnie nie cheatował, to on by stary ze mną przegrał chyba. A to była dopiero pierwsza budowla. A przed nami były jeszcze trzy. Nie, no stary, no dawaj chłopie, bo ja już skończyłem, już nie mam co robić. Nie mam zrobić napisu. No jak nie umiesz zrobić napisu? No, w sensie, nie wiem pisać. No jak nie umiesz, stary, no Craft Cube. No ale wiesz, krach. Co? Czekaj, jeszcze. Ja liczę na to, że coś zarąbistego po prostu zrobiłeś i dlatego tak długo to trwa. No, chyba nie. Nie, no wierzę w ciebie, bratku. To jest sygma. Tak, zobaczymy jak ci pójdzie. Ej, szczerze, obawiam się jak mu tak szczerze to pójdzie tak koniec końców, ale wydaje mi się, że będzie taki dramat. Ja to jeszcze upiększam, ale jeśli moja budowla bez używania schematu jest lepsza niż jego, to naprawdę musi być wysoko, nie? Za długo to już wszystko trwało, więc po prostu powiedziałem, że koniec czasu i czas na ocenianie. Dobra, ej, stary, kończymy, koniec, stop. Już nie możesz budować. Dobra. I tak już przedłużyłem. Dobra, ja do ciebie? Ta, dawaj do dobra, mnie, daj do lecę, mnie. Lecę. Możesz ocenić, jak ci się podoba, czy uważasz, że jest całkiem spoko, czy nie, no w rocznym stylu Craft Cube. Ja? Co? No co? Normalnie? Co? Normalnie to zbudowałem, no. Tak. No przysięgam, że no stary, patrz to, żeby nie było. No też potrafię, ale Moje ekwipunek, nie? O kurde. Aha, no to ja jestem dobry, bo ja zrobiłem lodowe, a ja myślałam, że mam ja. No mroczny, w mrocznym stylu. Dobra, ja zrobiłem. Dobra, idę do ciebie. Wygrałeś. Dobra, uwaga. Co to jest? Wytłumacz mi, jaka na to była wizja, bo naprawdę chyba nie wiem, nie? No bo to taki masz blok, nie? I no. To był taki napis Craft Cube. Ale no, ja nie potrafię. Jasne, wierzę ci. Nie, no, masz punkt. Dobra, punkt dla mnie, niech będzie. Dobra, uwaga, druga kategoria, no jestem ciekawy, jak ci w niej pójdzie nawiedzony dom. No to już będzie cięższe na pewno dla ciebie. No chyba, że nie umiesz logo po prostu robić, no może ci pen. Czas start, stary, ja będę... Dobra. Widzę, że tryhard wleciał, bo chyba stary, on naprawdę chce 200 zł wygrać. Ale on i tak nie ma ze mną szans, bo ja będę cheatował. Dobra, moi drodzy, przyznam szczerze, tu już przygotowałem schemat i w tym momencie już go mogę wam pokazać. A jest to, moi drodzy, taka chatka, taka zwykła chatka. Nie chciałem robić jakiegoś, wiecie, mega mocnego na początku, żeby to nie wyglądało podejrzanie. No, to wygląda całkiem legit, tak mi się wydaje przynajmniej. Zróbmy chociaż tylko tak, rotate 90, żeby to... O kurde, no, to prawie. Mamy wklejone, cyk, jest chatka, no spoko to wygląda. Tylko ona ma być trochę mroczna, więc dodajmy tutaj więcej krwi niby. Ja bym dał czaszki, naprawdę to się dobrze sprawdza, tak szczerze, te czaszki, fajnie to wygląda. Dodamy niby więcej krwi, no zwykła chatka, nie? Możliwe, że on nawet to wygra. I bardzo dobrze, jakby to wygrał, bo ja się obawiam, że on serio nie ma za mną szans, a ja to nawet ledwo cheatuję tutaj. Ej, dobra, wiem, dodam tu jeszcze ziomeczka, zrobimy coś takiego, cyk. Chłopie, ja pierdzielę, jaką mam wizję na to wszystko. Nie, no klasa, moim zdaniem klasa. Dobra, no ja już skończyłem, jestem ciekawy, jak pójdzie temu mojemu ziomeczkowi. Może tylko to jeszcze zamienię, cyk, żeby było bardziej takie, wiecie, mroczne. A Rafałowi szło w ten sposób. Dobra, uwaga. Nie, no dramat. Spytajmy go, jak mu idzie. No jak tam idzie ci chata? Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie okomałeś, mówiłeś, że dobrze budujesz. Ja? No. Ty nie buduję, tylko nie mam pisać. A domy? To ci nie tyle. Dobra, no pisać, spoko. Czyli po prostu cię, jakby pokonało cię pisanie, tak? Napisanie kraftki. Tak, no dobrze. Tak, bardzo. Rozumiem. Mam nadzieję, że domek będzie dowalony. Liczę na to. 200 zł w puli. No bez kitu. O kurde, spadłem. No, także powodzenia. Ja mu w ogóle nie wierzę. Perfekcyjnie buduję. Teraz sprawdźmy. Perfekcja, widzę, perfekcja. To jest, moi drodzy, schemat podstawowy z internetu. A to jest perfekcyjny budowniczy. O kurde, no dobra, to coś się jednak tworzy. Dobra, wierzę mu, że jednak coś może tutaj zaskoczyć. Powoli czas się kończył, a ja byłem ciekawy, co mój przeciwnik zbudował. Dobra, halo, jak tam ci idzie? Powiedz mi, bo czas się kończy, kurde. No już, kończymy zaraz. Kończymy, czy nie kończymy? No, minuta. Minuta, no dobra, niech będzie, dodatkowe 60 sekund. Jak będzie słabo stary znowu, to lipa, nie? Bo to już będę 2-0 wygrywał. Więc albo będziesz mógł iść na remis, albo nie wiem, co tutaj będzie. Albo ban na serwerze, no co mogę poradzić? No raczej nie, dobra, koniec będzie. Tak, koniec? No dobra, to co, teraz zaczynamy od twojej czy od mojej? Nie wiem, od mojej. Dobra, zaczynamy od twojej, uwaga. Okej. Będzie środka, do środka wejdź. Dobra, poczekaj. Miały być strzały, ale znikały. Okej, dobra, tu zrobię. Dobra, jest wiedźma. Ej, dobra, tak szczerze, jest nawet okej. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. No ale dobra, w porządku, zapraszam teraz do mnie. Ja zrobiłem bardziej takim halloweenowym stylu, ale ogólnie... Szczerze? Znowu
Reczką, ej, z tą Reczką. No ta, no, no bo że krew, nie? Jo, siema. No. Nie no, ej, nie wiem, ciężko. Dobra, stary, niech będzie, oddam ci ten punkt, stary. Za to, dziękuję. Za to, że taką zrobiłeś ten krzyż i tak dalej, ta wiedźma, no nawet spoko. Dobra, niech będzie, punkt dla ciebie, miały jeden. To miały być strzały, ale znikały. A, no dobra, rozumiem. Ja pierdzielę, jak ty miałeś wizję w ogóle, już wiem, co chciałeś, dobra, Boże, jesteś okropny. Dobra, następną kategorią, stary, którą będziemy musieli zbudować i to już będzie trzecia budowla, będzie to czaszka. Nice. Czaszka. Dobra. Żeś zapamiętał to, stary, bo zaraz zbudujesz coś innego. Dobra. Czaszka, powodzenia. Ale jaka? No tak, czaszka, normalnie czaszkę, czaszka szkieleta, może być czaszka człowieka, stary, czaszka, nie wiem. Dobra, czego, dobra. No. Ziomek jest mocny ogólnie. Nie wiem, stary, jak mu to wyjdzie, ale jak wy zaraz zobaczycie, co ja mam przygotowanego na to, to ja już wiem, że ja to wygrywam, nie? Przysięgam. Moi drodzy, może chata nie była niesamowita, ale zobaczcie w tym momencie moją czaszkę, ponieważ no ona jest według mnie tak dowalona, że jak on to zobaczy, to prawdopodobnie się wywali z krzesła. I o to mi chodzi, o to mi w tym wszystkim chodzi. Wkleję sobie tylko tutaj trochę niżej. W sumie może ją na maksa, ale nawet niżej. O, jakby ją zrobić tak. No, wydaje mi się, że naprawdę zajebiście to wygląda. Jeśli tak sądzicie, napiszcie komentarz, zostawcie lajka, subskrybujcie mnie, wbijacie krawski baj w ogóle. No ale chyba leciutka wygrana po mojej stronie, że tak powiem. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że jestem gotowy na to, żeby powoli, moi drodzy, trochę go popodglądać i sprawdzić. Oh my god, bro. Wolałem tego nie widzieć. Nie, no to jest dramat. To jak on to zobaczy, to będzie wiedział od razu, że cheatuje, naprawdę, nie? Dobra, czas się powoli kończy, kurde. Jak tam, bratku? Ja skończyłem, bratku. Skończyłeś? No dobra, to w takim razie zaczynamy od mojej teraz, tak? Zapraszam dobra, do mnie. Dobra, no lecę. Jestem ciekawy, no jak ocenisz, wydaje mi się, że no, fajną. Wydaje mi się, że ładne, ale ładne. Coś knujesz. Co to znaczy, że coś knuje? Mam powiedzieć? No możesz powiedzieć, no nie wiem, ja wiem, o co ci biega. No tak, ja wiem, jaki będzie tytuł, się domyślam. Nie, no stary, ja normalnie to sam buduję, no kurde, przecież to nie są jakieś trudne rzeczy. Tak, nie, ja nigdy bym nie oszukiwał, dobra, chodź, teraz pójdziemy sprawdzić twoją, uwaga. Moja czaszka wygląda, według mnie naprawdę spoko, tak, no, dałem jej tak. 8 na 10, a twoja, no kurczę, jakby to ładnie powiedzieć. W sensie tego nie ma, tego nie ma. To w ogóle tego chyba całkiem tego nie powinno być, byliśmy to usunąć po prostu. Wygrałeś, według mnie punkt dla ciebie, stary. Łatwo. Punkt dla ciebie, no, czyli możliwe, że remis będzie, tak? Możliwe, możliwe, zobaczmy jaka będzie następna kategoria. Zobaczymy! A następną kategorią będzie straszna postać. Ciao, chodź do mnie, muszę słucham. Cię mega śmieszne, zajebisty żart. Dobra, ja powiem ci tak, ja nie wiem, co mam ci powiedzieć, życzę ci powodzenia, stary, jak to, zróbmy tak, jeśli to wygrasz, no, jeśli zrobisz lepszą postać niż ja, to wygrywasz 500 zł, 500 zł! Dobra. Już wyrąbane, musisz zrobić lepszą postać niż ja, 500 zł. Dobra, widz, dzięki. Dobra, powodzenia. Frikasa. Tak, wiadomo, no, już to kurczę widzę. A tym razem byłem tak pewny swojej wygranej jak nigdy, ponieważ schemat, który przygotowałem, był naprawdę mega mocny. Ja naprawdę dawałem mu fory, nie? Dawałem mu fory, ale czas, widzowie, to zmienić. Proszę bardzo, oto jest moja postać. O kurde, nie wiem, czy ją widział, mam nadzieję, że nie. Ej, boję się, że jak ją wkleję. Czekaj, gdzie ją wkleję? O, tu ją wkleiłem, dobra. O nie, bo ona jest chyba ze złej strony w ogóle. Czekaj, jeszcze 180, pastę. O fuck. Dobra, ona, nie wiem, czy to przeszło, czy nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, wklejam to. Po prostu to wklejam, czekaj, bo to jest jeszcze źle dalej. Dobra, muszę tu gdzieś być. I teraz robimy. Oj, źle znowu. Dobra, widzowie, oto jest moja budowla. Tak ona wygląda. Wydaje mi się, że naprawdę super. Cóż, jak on to zobaczy, to on wyjdzie z siebie. Przysięgam. To jest za mocne. Ja przesadziłem. Nie, no przecież to jest niemożliwe w ogóle, żeby on stary zrobił cokolwiek podobnego. I w ogóle takiego zajebistego jak to. Nie wierzę. 500 zł, widzowie, 500 zł. Może go to zmotywuje. Tym razem postanowiłem, że go nie będę nawet podglądał, ponieważ sam chciałem sobie zrobić niespodziankę. Dobra, stary, to zaczynamy od twojej, dobra? Jestem ciekawy, co ty wybudowałeś. No. Dobra, uwaga. Nie no, stary, no co to jest? Co to jest? Herobrine to miał być. A czemu on ma taki Herobrine? No dobra, nieważne. Już nawet nie pytam, już nawet mi się nie chce. Dobra, zapraszam do mnie. Dobra. Ile ty to budowałeś? 10 minut? Przecież ja dałem jeszcze więcej czasu tobie. Ja czekałem cały czas. A, no to fajnie sobie poczekałeś, no fajnie, ja w to nie wierzę. Jak? No chłopie, normalnie, na luziku, stary, to
tyle czasu hopie było, że to na luziku zbudowałem. No hopie, to było 500 zł mieć do wygrania i nic teraz nie będzie? Nie, no drama. No, myślałem, że miał kasę. No, ja też tak myślałem. Dobra, sobie, stój, chodź jak tutaj, chodź tutaj. Jakiego bloku używasz do śniegu? Kwarcu. Wzięłam blok śniegu, ale ty masz mózg. Co? Czekaj, co? Gdzie ty czekaj, jesteś? No właśnie, czekaj, bo... no śnieg, no śniegu znaczy, no brawo, śniegu. Brawo. No brawo, no. Dobra, dobra, daj no. mi spokój, dobra, stary. Masz te 100 zł, niech ci będzie, już mi szkoda cię po prostu. Dziękuję. Dobra, usuwam to. No i tyle, no co mogę powiedzieć, no fajnie, fajnie, że tutaj było, ale się skończyło. No to chyba wygrałem. Trzymaj się, stary, dobrze ci no, poszło. Pozdro. No na razie. No, nie no, widzowie, nie mogę, nie mogę. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, jak chcecie więcej konkursów budowania. No, tak, taka właśnie budowla tutaj wyszła. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Buziaczek dla was, dzięki, że byliście. Dobra.